Witajcie, rzymski z Zero Travel, w pierwszym odcinku z Hardware 4 na akcji Kaiser Redux jako Australazja. Nie będę nawet próbować wypowiedzieć tej nazwy poprawnie, ponieważ, że tak powiem, sama normalna nazwa trochę mi zajęła, żeby się ją nauczyć. Więc w ostatnim czasie wyszła aktualizacja do Kaiser Reduxa. Wow, wychodzą aktualizacje do tego moda, która dodała po prostu nowy content do Australazji. Znaczy się nowy. Dodała po prostu rozwinięty content. I w porównaniu do poprzedniego mamy bardzo dużo rzeczy, które możemy tutaj ogarnąć. Więc ogólnie jest taki problem, że ja przez przypadek już nagrałem pierwszy odcinek, po czym się zorientowałem, że źle zrobiłem, bo się zastanawiam, dlaczego się nic nie dzieje, później się zorientowałem dlaczego, bo po prostu źle zrobiłem ścieżkę. Jakby co, już się teraz nauczyłem, co trzeba robić, więc powinno być nieco lepiej. W takim razie możemy tutaj zaczynać. Więc jeżeli chodzi o historię, bo zapewne jeżeli gramy w tego moda, to historia też jest jeszcze ważna. Więc po tym, jak przeklikam to wszystkie rzeczy, wiem, że tutaj jest dużo tych eventów, tylko że większość tych eventów to jest tutaj napisane tylko po to, żebyśmy musieli czytać coś, co nie ma znaczenia zbytnio dla nas. Więc historia jest taka, że po tym jak Brytyjczycy się cofnęli do Kanady, uciekli po prostu, to wszystkie te dominia zostały, jak sami możecie zauważyć, w pewien sposób zachowane przez brytyjską koronę. I Brytyjczycy po prostu, żeby mieć trochę takiego, żeby wzmocnić tutaj ten region, połączyli Australię i Nową Zelandię w jedno. Ponieważ wiecie, trochę słabo byłoby, gdyby były oddzielnie, tak uznani. No i teraz my po prostu, jako że jesteśmy tym państwem, to trochę, że tak powiem, nie lubimy siebie nawzajem. Nowa Zelandia i Australia. Ale w głównej mierze nas utrzymuje korona. W sumie też trochę nas tak realnie utrzymuje korona, że po prostu mamy coś takiego, że bez ich pomocy trochę też byłoby słabo u nas. No i na początku gry mamy tutaj mechanikę taką, że mamy wybory. No i ta główna mechanika jest właśnie... Okej, Johna Curtina wybierzmy. I mechanika, jak za chwilę zobaczycie, to ona nie jest jakaś taka, to jest po prostu przez eventy wybory. I... Oby to nie było nic ważnego. Oby nie było to nic ważnego. Dlatego nie cierpię, kiedy strasznie dużo dają tych eventów. Jak ja robiłem jednego moda, mi napisali, dali taki... diagram z tym, jak to ma wyglądać, to ja od razu powiedziałem, nie będę robić jakichś 5 eventów w jednym miesiącu, kiedy mogę zrobić jeden i po prostu ludzie nie będą mieć czegoś takiego, że będą musieli ciągle klikać wszystko. Więc jeżeli chodzi o to, to w głównej mierze to mnie denerwuje, ale to jest Kaiser Redux, oni to uwielbiają robić. Uwielbiają właśnie pisać mnóstwo eventów, co później zamienia się w to, że ja po prostu je przeklikuję. Później w ogóle wszyscy narzekają, że ja nie czytam tych eventów, że to jest ważne. A jak mam czytać coś takiego, jak mi ciągle wyskakuje na twarz, a ja chcę coś w odcinku pogadać. Okay. I tutaj jest pierwszy event, który ma znaczenie. Więc ostatnio zrobiłem coś takiego, że takie ej, bo my chcemy wygrać wybory, ale nie chcemy jako ci, więc od razu powiedział, że a nie, tych to nie bierzemy. Okazało się, że tych mieliśmy wybrać, więc tak. Będziemy tutaj wspierać SLP, czyli socjalistyczną... To nie jest głupie. To jest partia pracy, socjalistyczna partia pracy. Po prostu to głupio brzmi. A w sumie w polskiej historii też mieliśmy głupio brzmiące
Partie. Okej. Więc tak, tego na pewno nie zbieramy. Więc możemy po prostu powiedzieć, a nie, a teraz nas to nie chodzi. Okej. I tak, SLP. I co tutaj możemy robić? Możemy dalej klikać rzeczy. Ja chciałem tutaj pójść, dlatego że główny mierzy potem cel narodowy. Okej. No to SLP. Tutaj nie będę też czytać tego, bo wiadomo, że jest takie, że jakbym miał ciągle to czytać, to by trochę się zajęło. Jeżeli byłoby po polsku, to wiecie, to wtedy bym normalnie, to ja bym to wam czytał, ale niestety, jak jeżeli jest po angielsku, to że to przetłumaczyć, później streścić wam, to albo będzie. Okej, czyli udało nam się, SLP będzie brało udział w wyborach jako główna reprezentacja socjalistów. Okej, tutaj już się wybory przychodzą. Wygląda na to, że będą na trzy partie, jak tam pisało. Więc zobaczymy, jak to będzie. Mamy jakieś inne decyzje? Nie. Tutaj muszę pamiętać o tym, żeby dawać do tej Nowej Zelandii. Więc tak, dajemy im, żeby wygrali. A nie, nie, jednak nie trzy. No i tutaj mamy oczywiście tych wszystkich. I tak, to oznacza, że socjaliści wygrają. Jej, socjaliści wygrali. Jesteśmy szczęśliwi. I mamy tutaj teraz ich drzewko. Więc w głównej mierze już się pojawiło to drzewko, które chce iść, czyli tych właśnie komunistów. Ale najpierw musimy dokończyć to. I w sumie to teraz ma więcej sensu niż poprzednio, dlatego że zrobiłem drzewko socjaldemokratów i nic się nie stało. Więc przynajmniej teraz wiemy. O, non-aggression pact. W sumie bardzo chętnie. O, i tutaj mam ciekawy event, bo tutaj jest coś takiego, że możemy wydać strasznie dużo political power i ma na podróż. I ostatnio mi się nie udało dotrzeć do momentu, kiedy ta podróż się zakończyła, więc tak powiem, znowu tam zagram. Okej, okay. I tutaj mamy wybory w Nowej Zelandii, to musiałem się trochę zastanowić, o co chodzi. No i tutaj też możemy sobie wybrać, że na przykład laboryści wygrają. I może lepiej pokażę to tu. No i tutaj wybrali, oczywiście oni są socjaldemokratami. U nas na razie rządzi ten gościu, który no, reprezentuje SLP, ale wygląda na to, że totalnie wyciukaliśmy socjaldemokratów, ponieważ wzięliśmy z syndykalistami, co już. No i tutaj mamy według mnie najgorzej zrobiony event, dlatego że to totalnie nie wiem, czy on ma znaczenie, czy nie. Możemy wybrać nowego gubernatora. I wybrałem pierwszego, jego portret był taki trochę dziwny. Tutaj nie wiem, co to jest w ogóle. No i tutaj mam resztę, więc wybieram sobie drugiego, zobaczyć, jak on wygląda. Czy wygląda lepiej? No, wygląda lepiej. Musiałbym ogarnąć, o co chodzi. Więc nowy rząd Nowej Zelandii ustanawia, że chce się rozdzielić. Znaczy się bardziej chce prowadzić rozmowy związane z tym, żeby właśnie odciąć się od nas. A my, że tak powiem, aż tak bardzo nie chcemy tego. My chcemy, żeby jednak zostali z nami i żeby jednak byli u nas, a nie żebyśmy się rozdzielali. No ale to jeszcze przed nami. Na razie tutaj będziemy próbowali najbardziej rozbudować naszą gospodarkę. Tutaj dają jak najwięcej tych cywilniaczków, żeby budowały. No ale powoli sobie tutaj będziemy ogarniać to. W głównej mierze musimy najpierw zakończyć tą podstawowe drzewko. No i mamy coś nowego w porównaniu do tego, co było wcześniej. Wygląda na to, że będziemy mieć teraz, że tak powiem, zamach stanu. Z tego, co pisało w poradniku. Niestety poradnik też trochę zabiera, wiecie, takiego
że o, nie wiesz, co się stanie. No, niestety wiem. Niestety wiem. Więc zobaczymy, jak to będzie. Wygląda na to, że. Okej, tutaj jest coś takiego, że. Mamy tak. Political power, yay! A tutaj, że. No, tracimy i stabilność. Takie, że. No, fajnie było dostać political power, ale nie, później dostajemy te rzeczy, decyzje związane z. A nawet tym nie mamy. Z tą poprzednią tutaj kategorią. I no i wtedy musimy robić. O nie, rozbił się. Myślałem, że się nie rozbił. Okej. No bywa czasami. Okej. I pytanie jest takie, czy to będzie już powodowało nam? Oj, macie los, sateliści dojdą do władzy. Znaczy się pisze, że jak to zrobimy, to wcześniej już powinno być, więc. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie tutaj robimy. Tutaj chcemy, żeby totaliści doszli do władzy, ponieważ to jest jedno z naszych marzeń. Podoba mi się to, że jak robimy te decyzje, to one są właśnie, że najpierw je robimy, a później się pojawiają kolejne. Że jak są zrobione, to wtedy się nowe odblokowują, że to nie jest takie, że powtarzalne. To jest nawet fajne, że jak taki mały. No, taka mała rzecz, żeby dodać. Okay. Może sobie zróbmy radary, dlatego że w głównej mierze mamy decyzję, w sumie już ją zrobiliśmy, która powoduje, że mamy radary, tylko że sami widzicie, mamy dwa radary na zero. Ciekawe, czy w ogóle one działają? Chyba powinny działać. Okej. Siema, totaliści. Chcemy was we władzy. Macie 11%. Wow. No. Dobrze. W sumie chcemy ich jak najbardziej podboostować, dlatego że w sumie nimi pójdziemy. Więc na razie poczekajmy sobie. I popatrzymy, co tam będzie. Tak na razie to. Wszystko ładnie, pięknie idzie. To, co chcemy, to się dzieje, ale nie powiem, może być taki jeden moment, kiedy niestety coś złego się wydarzy. I nie chcę, żeby to coś złego się aż tak bardzo wydarzyło. I wygląda na to, że w głównej mierze. Okej. Chciałem powiedzieć. Ej! Bo w głównej mierze to możemy przez decyzję zrobić, po czym takie. A. Wojna domowa. Okej, okay. Asrażę will become with the new flag, as the Asrażę Corporation leaves intent. Okej, czyli w głównej mierze się zorientowali, że my. Ej! Ej, bo Australia wybrała rząd, w którym rządzą syndykaliści, totaliści w ogóle. No i, że tak powiem, się zorientowali. Okej, czyli już się zorientowali. Brytyjczycy widzą, że większość uciekli. No i teraz mamy taki problem. Czekaj, wy kim jesteś? New Zealander. Okej, odchodzi. Okej, więc niech Nowi Zelandczycy nam pomogą w miarę. Dlatego, że to jest ważna sprawa dla nas. A, i nie będzie dalej robić. Okej. Wygląda na to, że są zamieszki w kraju po tym, co się stało. Też stracimy to. I wygląda na to, że Nowa Zelandia właśnie została przejęta. Nie. Okej, czy to też oznacza, że nie mamy się tutaj. Czyli w skrócie po prostu nic już więcej nie możemy zrobić. Nowa Zelandia się odłączyła i my takie. Oj, nie można. Okej, czyli że tracimy Nową Zelandię i ogólnie już dawno straciliśmy to. Więc tak. Okej, zorientowaliśmy się to o tym. Tylko, że mamy taki problem, że my po pierwsze.
używamy kolei, żeby się tam dostać. Co nie powiem, jest trochę głupie. I w takim razie czas na wojnę. Kurde, straciłem prawie wszystkich swoich dobrych generałów, na szczęście nie inwestowałem. Ale jeżeli będziemy teraz się desantować... Będziemy się desantować... Może już wystawimy sobie tutaj flotę... Okej, zrobimy coś takiego... Wy też zgaduję, że możecie się desantować i wy spróbujcie się desantować na stolicy. W głównej mierze spróbujecie się desantować na stolicy, dlatego że że tak naprawdę nie sądzę, żeby oni byli w stanie to zrobić. Wiecie co jest? No tak, 24. Samoloty są zepsute. Serio? Udało mi się, kiedyś się okazuje, że samoloty są zepsute. Okej, w takim razie spróbujmy tutaj to ogarnąć. Na pewno mamy tutaj gości. Akurat jest wiadomo. Więc... wy tutaj się rozstawcie. Reszta mórz nie jest tutaj ogarnięta? Czy to jest coś takiego, że ja muszę podzielić tą flotę? Okej, musiałem podzielić tą flotę. Okej, wy się w takim razie zajmijcie pomaganiem desantu. A wy tutaj na razie to róbcie. Ile jeszcze dni mamy? 2 dni. Dobra, to jest ważne. A w międzyczasie może sobie trochę pod... Ustujemy nasze wojsko. Okay, czy wszyscy są na rozkazie? A nie, nie wszyscy. Okej, w takim razie wasza dwójka tutaj będzie. My już tutaj płyniemy. Co to jest? O! Możemy zaprosić narodowych populistów. Okej, to jest chyba już ostatni dzień, tak. Więc wasza rebelia zostanie znieciona. Okej, na razie wy nie płyniecie, bo to nie ma znaczenia. I teraz możemy wybrać flagę. Oni jest strasznie dużo dali. Więc wydaje mi się, że jako że idziemy w komunistów, może poślibyśmy to. Wiecie co, może zapiszę sobie prawdziwa socjalistyczna flaga, Eureka flaga, nie wiem czym jest, Eureka to nie jest ta gwiazdy? Burgieńska, czerwona Eureka mi się najbardziej podoba. A to jest Eureka. Okej, okay. Wiecie co, może ja cofnę? Tak wyglądają loading screeny w Hoju. Jeżeli Eureka to jest ta flaga, to może byśmy wzięli tą aborygeńską Eurekę, albo jeżeli totalnie socjalistyczna. Ale tutaj jest komunistyczna flaga bez sierpa i młota. Nie, ona słabo wygląda. Wiem, że teraz totalnie bawię się w mało znaczącą rzecz, ale dlatego mówię. Jest bardzo fajne, kiedy na przykład dodaje się trochę dopowiedzenie do tych opcji, kiedy możemy po prostu zobaczyć tą flagę. Okej, ta jest rozrąbista, okej. Tą bierzemy. Okej, więc w głównej mierze musimy teraz się przygotować na desant. Nie powiem, może to trochę nam zająć czasu, więc niech się tutaj robi. Tutaj widzę, że australijska rewolucja nabiera znaczenia. Oraz tutaj widzę, że się teraz będą na nas mścili. Okej. O, aborygani. A, to dlatego ci tutaj mogą być. Ale nie, oni mają słabe
słabe portrety. Głównym jest, że ja szukałem jakiegoś fajnego gościa z fajnym portretem i znalazłem, więc u mnie odchodzi mi. Okej, możemy tutaj robić. W takim razie kolejny z tych rzeczy. Bardzo chętnie bym chciał, żebyśmy to już robili. Okej, widzę, że się desantują nasi. W takim razie wyślijmy drugi desant. Okej. A wy idźcie po lotnisko. A wy też zaatakujcie. O, wygląda na to, że w skrócie zdesantowaliśmy się i na ich stolicy i to jest po nich. Okej. Dobra, więc wy teraz idźcie o tutaj. Idź zdobądź lotnisko. No i się nam udało zdesantować. Pięknie. Okej, widzę, że kolejny desancik też trzeba będzie zrobić. Ale póki co zajmijmy się tym. Ta dywizja niech się szykuje na desant. Chwilę dodamy do ciebie trochę więcej rzeczy. Ale okej, nawet nie potrzebowaliśmy, właśnie się pozbyliśmy. Ej, wy mieliście statek? Mieli jeden statek i my go przyjęliśmy. Okej, w takim razie joink. Nowa Zelandia została pokonana. Możemy teraz połączyć armię. W sumie specjalnie tylko dlatego, że wiedziałem, że się oni tam zbuntują. W sumie miałem dwie armie przygotowane, a tak to nie jest aż takie potrzebne. Więc Australia First Movement teraz jest z nami. Totalni narodowi populiści z nami są. I nie powiem, to śmiesznie brzmi, ale nie jestem pewien, czy to jest, że musimy tak. To w sumie mamy. To jest bypassowane, okej. Okay. Czyli w sumie, jeżeli bym sprawdził, jacy są przywódcy, to może byłoby nawet fajnie z tym. The flag we fly. A, czyli tutaj jest decyzja, dobra. Nie musiałem tego robić. Okej. Okay. Więc tak, pomoc trzeciej międzynarodówki się przyda. Wy to w sumie możecie się poćwiczyć w międzyczasie. A ja... dajcie mi chwilę, to ja sprawdzę, jak wyglądają przywódcy tamci. Nie opłaca się. Sprawdziłem, jak wyglądają tamci przywódcy, to wyglądają najbardziej normalnych na świecie ludzi, więc się nie opłaca jak robić. W takim razie będziemy kontynuować ścieżką czerwonych. Dałem się nawet ten, tak, to zdjęcie bardziej niż cała ikonka. W takim razie tak naprawdę mamy kilka rzeczy do zrobienia. Mamy też tutaj, żebyśmy się zajęli o tym. Rally the Labor. To właśnie to robimy. To wiadomo. Musimy mieć karabiny. A tutaj w głównej mierze to jest takie kory, busty. Pusty, no to w głównej mierze te kory by się przydało zyskać. Dobra, ale widzimy się w kolejnym odcinku. Był z nami Trevor, no to cześć!